Kartuzy w 1905 roku. Duża wieś, w której znajduje się siedziba powiatu. Ludność polska stanowi 42% ogólnej liczby mieszkańców. Ludność niemiecka 55%. Jakbyśmy mieli się przenieść w czasie, stanąć pośrodku miasta, to jaki język usłyszymy? Dwa języki. Myślę, że niemiecki i kaszubski. Bardzo ładnie opisał to w swojej książce Orzeł Czarny i Orzeł Biały Szczepan Wierzchosławski, gdzie pisze to jeszcze tak jakby nawiązuje też do tych swoich rodzinnych wspomnień, co zasada jaka obowiązywała w zaborze pruskim. Dobrze wychowany człowiek, jeżeli przypadkiem było się Kaszubą, to dobrze wychowany Kaszuba do Niemca, swojego sąsiada, zagadałby po niemiecku. I odwrotnie, dobrze wychowany Niemiec do swojego sąsiada Kaszuby zwróciłby się słowami po kaszubsku. Jest ich dwóch najwybitniejszych w owym czasie badaczy kultury ludowej Kaszub. Jeden jest Niemcem, drugi Polakiem. Fryderyk Lorenz ma 37 lat i pierwsze ważne publikacje naukowe na swoim koncie. Bada język i kulturę Kaszubów. Mieszka w Kartuzach. Izydor Gulgowski ma 31 lat i wraz ze swoją żoną Teodorą Gulgowską gromadzą zbiory etnograficzne. Próbują reaktywować wśród ludności miejscowej zanikające już wtedy rzemiosła, hafciarstwo, plecionkarstwo, garncarstwo i tkactwo. Fryderyk Lorenz to jest człowiek wykształcony, Mecklenburczyk z pochodzenia, kończy uniwersytet ze stopniem doktora. Niestety nie znajduje zatrudnienia na żadnej z uczelni niemieckich. Wtedy nadarza mu się okazja uzyskania stypendium od księcia Mecklenburskiego, który nagle zainteresował się językami słowiańskimi, no bo sam książę Mecklenburski jest potomkiem Niklota, księcia słowiańskiego, więc rodzaj takiego jakiegoś krótkiego, nie wiem, fascynacji jakiejś takiej krótkiej u tego księcia, ale funduje mu stypendium. Lorenz udaje się na badanie z ówczesnych tak zwanych Słowińców i tak zwanych Kabatków. To stypendium się kończy, ale tutaj też znajduje nowego sponsora, barona Puttkamera, i wsiąka. Zaczyna go ten termin, przecież jest w końcu wykształconym językoznawcą i zaczyna tworzyć swoje kolejne prace naukowe o Kaszubach. Gulgowski to jest całkowicie inny życiorys. To jest człowiek, który pochodzi z rodziny gburskiej, który po ukończeniu seminarium nauczycielskiego w Tucholi otrzymuje zatrudnienie w końcu XIX wieku w bardzo biednej, zabitej, można by powiedzieć, dechami wiosce w Dzydze. Więc tam jest tym pruskim nauczycielem oczywiście i ma swoje hobby też, ludoznawstwo. Obydwaj, i Lorenz, i Gulgowski, stają się kaszubofilami, za osobami zafascynowanymi kulturą, językiem, regionem. Tak, oni nie mają żadnych aspiracji politycznych z jednej racji, tak? Przecież Lorenz jest Niemcem, więc jest jakby tutaj całkowicie, można być obiektywny wobec przedmiotu swojego badania, tego języka kaszubskiego. Natomiast musimy pamiętać, że Izydor Gulgowski jest pruskim nauczycielem, więc tutaj i pochodzenia jednak polskiego, więc każdy jego przejaw jakiejś sympatii wobec Polski no, mógłby skutkować tym, że można go byłoby wyrzucić z pracy lub karnie przenieść w głąb Rzeszy, co wielu nauczycieli pochodzenia kaszubskiego czy polskiego doświadczyło na własnej skórze, więc no, nie chcąc opuszczać swojego rodzinnego terenu, no, musi uważać, prawda? Więc nie może się angażować politycznie,
wykorzystuje to, że tym ludoznawstwem interesują się Niemcy, więc on postanawia wdrożyć to tutaj na przykładzie swojej wsi, gdzie pracuje i mieszka. I zakładają Towarzystwo Ludoznawcze. I zakładają Verein für die Kaszubische Volkskunde, czyli Towarzystwo Ludoznawstwa Kaszubskiego. To jest rok? Rok 1907, 21 września. Określają statut. Zresztą statut się zmieniał tam jeszcze dwukrotnie, ale w tym pierwszym jest wyraźnie napisane, że interesuje ich tylko i wyłącznie ludoznawstwo. Więc żadnych tutaj spraw politycznych, religijnych nie będą poruszać. Wydają swój periodyk Mitteilungen, czyli wiadomości Towarzystwa Kaszubskiego Ludoznawstwa i na bardzo wysokim poziomie. Tutaj zresztą na pewno jest wpływ znajomości Lorenza i tych kontaktów jego ze światem naukowym. Towarzystwo Ludoznawcze spotykało się w willi Hassego, gdzie był również hotel Birkmana. A ilu członków liczyło? Począwszy od tego pierwszego założycielskiego spotkania, no, bardzo dużo się zapisało osób do towarzystwa. To w pierwszym roku liczyło 80 bodajże 6 osób i z każdym rokiem przybywało. Najwięcej było ponad 240 osób zapisanych. Potem pod koniec istnienia, czyli tam gdzieś koło 1911-12 roku, ta liczba nagle spadła też. Z tego względu część zrezygnowała, część została wykreślona z listy członków ze względu na nieopłacanie składek członkowskich. I chyba ta gdzieś, ale i tak ponad setka zawsze była tych członków. Co nam się może dzisiaj wydawać co najmniej dziwne, to wówczas badanie kultury ludowej Kaszub budziło kontrowersje. No tak, bo na przykład dla hakatystów istniało takie niebezpieczeństwo i o to oskarżano Gulgowskiego i Lorenza, że jeżeli oni wzbudzą jakieś zainteresowanie swoją kulturą u Kaszubów, to może to grozić tym, że Kaszubi się nie zgermanizują, tylko po prostu przyjmą opcję polską. Zresztą nawet oficjalnie mówi, że w zasadzie nie ma co badać, bo przecież Kaszubi nigdy nie mieli swojej kultury. I to były ataki ze strony hakatystów, czyli zwolenników, zagorzałych zwolenników opcji niemieckiej, nacjonalistów niemieckich. Ale wydawałoby się w takim razie, że Gulgowski z Lorencem działają na rzecz polskości, ale to nie tak. Nie, absolutnie każdy z nich się politycznej działalności, od politycznej działalności odżegnywał. Ich interesowała i wyłącznie nauka, etnografia, językoznawstwo. Więc tutaj i trudno czyniono im ze strony Polski to również zarzuty. Z kolei strona polska to w osobie Aleksandra Majkowskiego, który był przecież też na początku członkiem tego towarzystwa, ale po krótkim czasie zrezygnował i był jednym ze współzałożycieli Towarzystwa Młodokaszubów, więc Młodokaszubi zaczęli dostrzegać w tym niebezpieczeństwo tego, że oni tą kaszubską kulturę wpychają z kolei w kulturę niemiecką, że grozi Kaszubom germanizacja, jeżeli się będą zajmować takie osoby właśnie jak Lorenz czy Gulgowski. Zdaniem Młodokaszubów tkwienie w Towarzystwie Kaszubskiego Ludoznawstwa groziło germanizacją Kaszubów, więc trzeba było się za wszelką cenę ratować kulturę, język kaszubski, no i upatrywano taką nadzieję w tym, że Polska kiedyś odzyska niepodległość i przy Polsce już tej niepodległej ta kultura kaszubska będzie mogła się swobodnie rozwijać i nie będzie zagrożona germanizacją. Największym na pewno osiągnięciem było to czasopismo, które było wydawane, Mitteilungen für die Kaszubische Volkskunde, Verein für die Kaszubische Volkskunde, taki to jest dokładny tytuł, gdzie obok amatorskich tekstów, bo były tam też takie, występują też naukowe na bardzo wysokim poziomie, no i też wysoki poziom edytorski tego czasopisma i też chyba
Myślę, że nie należy tego lekceważyć. Kiedy Majkowski odszedł z towarzystwa, to przecież w końcu robi też podobne rzeczy, które robiło towarzystwo, czyli tworzy swoją wystawę kaszubską, potem swoje muzeum kaszubskie, jednak też wykorzystuje te motywy ludoznawcze. Tak, no i ale też wykorzystuje to, co było głównym przedmiotem badań, to ludoznawstwo kaszubskie. On też do swojej działalności wykorzystuje. On robi to, co robił Lorenz Gulgowskim, ale do tego dodaje politykę w tym tak, momencie, tak czyli, no, czyli opcję propolską. Polską, tak. Hakatyści odrzucają to kompletnie, mówiąc, że absolutnie, nie ma o czym i w mówić. Jednej i w drugiej wersji to jest dla nich nie do przyjęcia. Po prostu to jest. Droga ma być jedna dla całego imperium niemieckiego. Wszyscy mają mówić jednym językiem i wyznawać w zasadzie. No, typowy totalitaryzm, prawda? I zmierzamy do końca istnienia towarzystwa. Ono istniało ile lat? Do 1914 roku. 7 lat. No niedługo. Krótka w sumie działalność. Tym bardziej, że już po ustąpieniu z funkcji prezesa przez Lorenza w 1910 roku jednak to towarzystwo przeżyło kryzys na pewno w 1911 roku. Trochę się potem podniosło za sprawą Gulgowskiego, który wtedy Gulgowski próbował jakby odpowiadać za wydawanie ich czasopisma. I koniec w zasadzie jest prozaiczny, tak jak w większości organizacji, czy to polskich, czy kulturalnych, może niezbyt nastawionych politycznie, ale wybuch I wojny światowej, gdzie po prostu następuje zawieszenie. Raz z obawy, prawda, tam Niemcy, szczególnie organizacje polskie, zakazali działalności. Dwa, następuje masowy pobór do wojska mężczyzn, więc siłą rzeczy tutaj nie ma kto już działać. Towarzystwo Ludoznawcze w Kartuzach powstało jako formacja niepolityczna, potem przez cały czas musiała swoją apolityczność udowadniać, ale możemy powiedzieć, że nie udało się do końca uniknąć. Polityka je dopadła. Polityka dopadła Towarzystwo Ludoznawstwa Kaszubskiego, bo tu no, przyszło im działać w bardzo trudnym okresie politycznym. Prawda? Narodzenie się tego ruchu młodokaszubskiego no, wywołało wielki niepokój wśród hakatystów i każde nawet takie neutralne działanie też wzbudzało ich podejrzliwość. Więc stąd te ataki na Lorenza czy Gulgowskiego. Te kontrowersje nie sprzyjały takiej organicznej pracy apolitycznej. No jak chyba w każdej epoce i w każdym systemie, jak ci, co mają władzę, za bardzo przeszkadzają, no, to jest ciężej, chociaż niektórych to mobilizuje. No tutaj się jednak nie udało. Opowieść o Kaszubskim Towarzystwie Ludoznawczym, które działało w Kartuzach od 1907 roku do wybuchu I wojny światowej, przywodzi na myśl słowa Gintera Grassa. Bo my za mało polscy jesteśmy i za mało niemieccy. Jak ktoś jest Kaszubą, to nie wystarcza to ani Niemcom, ani Polakom.